Witam wszystkich. Przedstawiam Wam tutaj mój warsztacik, moje miejsce pracy, w którym bardzo lubię przebywać. Powiem Wam, że kocham to miejsce. I tutaj na filmiku właśnie przedstawię Wam maszyny, które mam tutaj w warsztacie, urządzenia, a także nowe zabawki, które niedawno też dotarły tutaj do warsztatu i zamieniły miejsce starym, zużytym narzędziom i maszynom. A więc tutaj na wstępie jest zaginarka do rur, do profili i tu są różne rodzaje kamieni do zaginania rur albo profilów i ona działa na zasadzie tutaj siłownika hydraulicznego, który wypycha tutaj kamień do góry i zagina tutaj na tych dwóch rolkach. Rolki możemy sobie rozstawić na różną szerokość i tym samym będziemy mieli zagięty różny promień gięcia. Tu jeden z czterech migomatów, właściwie dwa. Jeden jest to migomat MIG220D zasilany z sieci 230V. Tu jest na małą szpulkę drutu. Taki bardziej mobilny migomacik. Montowany tutaj jest uchwyt spawalniczy 150A i tutaj zamontowany jest drut 08. Kolejny z migomatów to jest migomat też firmy Shermana. 260, 261, jest to migomat zasilany z 3 faz 400 V inwentorowy. No i tu ma sporo funkcji, bo ma funkcję spawania MMA, MIG. No i tutaj są jeszcze na pulpicie są przełączniki do różnych funkcji. Bardzo fajny migomat, zamontowany jest tutaj w nim uchwyt 250 i spawa drutem. Zamontowany jest w tej chwili drut tutaj 1 mm. No i tutaj jeszcze co do migomatów, to tutaj jeszcze jest kolejny też 260 migomat. Też firmy Shermana. Taki sam jak ten przed chwilą, który tutaj prezentowałem. No i tutaj jeszcze jeden migomat. Też firmy Shermana MIG 350A, duży migomat, zamontowany jest tutaj przy nim uchwyt TW36 350A, drut 1,2 mm, a także spawam tutaj nim drutem 1,6 mm. Na nim tu jest spawareczka mała, inwentorowa, też firmy Shermana, 200A do spawania elektrodą otuloną. No i tutaj jeszcze mamy przecinarkę plazmową firmy Berkers, też zasilana 3x400V. Moc przecinarki to jest 80A, też inwentorowa do grubszego cięcia 20-25 mm. Ogólnie używana już przeszło chyba 10 albo 12 lat, także troszkę już wysłużyła. Co do przyłbic, to ostatnio nabyłem firmy Ideal Tricolor z dużym ekranem 100x100 mm, bardzo fajna przyłbica. Zaletą jej jest to, że nie zmienia kolorów, poświata jest prawie identyczna z naturalną. Dobra, tutaj jeszcze mamy jedną przecinarkę plazmową, jest to model firmy Magnum CUT45, zasilana sieci 230V, jest to do drobnego cięcia, do blachy tam 4-6 mm maksymalnie, także mobilna, lekka przecinareczka do drobnych robót. Tu jeszcze mam zestaw elektronarzędzi akumulatorowych. Młot elektryczny, klucz elektryczny, w
skrętarka dwubiegowa. No i tu jeszcze mamy szlifierkę kątową na 125 tarcze. Pilarka tarczowa, akumulatorowa. No i tutaj jeszcze w zestawie była taka pilarka łańcuchowa. Co do elektronarzędzi, tutaj jeszcze mam nagrzewnicę indukcyjną Magnum Hatter XL. W zestawie są różne cewki robocze do różnych średnic materiału nagrzewania. Bardzo fajna, pomocna nagrzewnica przy odkręcaniu zapieczonych śrub, stworzni lub nawet do gięcia pełnego drutu. Tutaj dalej mamy pomieszczenie z wiertarkami stołowymi. Jest tutaj kilka wiertarek, między innymi wiertarka magnetyczna z podstawą magnetyczną, też była używana i pokazywana na różnych moich filmikach. Tu wiertarka własnej konstrukcji, już służy u mnie ze 25 lat albo więcej. No i tutaj są różne zestawy wiertarek. Tu jest wiertarka litewska. Tu wiertarka stołowa też WS, 1 WS 15 na 5. Tu wiertareczka mała chińska. No i tu są WS wiertarki. WS 13, WS 15, WSD 16 i tutaj taka fajna kadłubowa wiertarka, też nie wiem jaka to nazwa jest, bo nie ma tabliczki, ale dosyć fajna wiertarka. Kolejnymi maszynami to jest przecinarka taśmowa HBS 320, też niedawno był filmik nagrywany o niej. Fajna maszyna, służy u mnie 5 lat. Ogólnie od 4 lat służy bezawaryjnie. W pierwszym roku tylko miałem problemy tu z siłownikiem. Był przeciek, ale po naprawieniu go we własnym zakresie służy do tej pory od 4 lat bezawaryjnie. Żadnego pocenia, nic nie ma, wszystko suchutko. Do pilarki też mam dorobione tutaj takie rolki do kładzenia materiału, także rolki mają też każdy niezależną regulację wysokości. No i tu mamy spawalnię. Na spawalni garaż ogólnie ogrzewam piecem własnej konstrukcji od 6 lat. Spawalnia ta powstała 6 lat temu. No oczywiście wymaga odświeżenia, także na wiosnę planuję tutaj właśnie malowanie zrobić na tej spawalni, żeby to wszystko rozjaśniło się. Ostatnim nabytkiem to jest stół spawalniczy z firmy GPPH. Stół wersji Pro, blat 15 mm, system 28. Siatka grawerowana 100 na 100 mm. Wymiary stołu 2400 na 1200, plus jeszcze do tego mam przedłużenie stołu, no i akcesoria do stołu. Tu właśnie niektóre leżą na stole, a niektóre tutaj mamy na wózku, który też był zakupiony wraz ze stołem i z akcesoriami do tego stołu. Także ze stołu ogólnie jak na razie jestem zadowolony. Solidne wykonanie, naprawdę. Stół ma dużo możliwości. Jest na kołach, można go przemieszczać. Stół solidny, solidne wykonanie. Tak samo i zestaw narzędzi. Tutaj też wszystko przemyślane z wykonaniem, tak żeby służyło użytkownikowi. I na pewno praca na takim stole to czysta przyjemność, także bardzo szybko ułatwia i przyspiesza wykonywane roboty na tym stole. Tu kolejnym maszyną to jest zaginarka segmentowa. Ma wyjmowane segmenty dolne i górne. Jest to model PB 1270x2, także mamy
Możemy zaginać blachę długości 1270 mm, grubość 2 mm. Firmy Metal Technic, też kupiona już jakiś czas temu. Świetnie się spisuje. Nożne sterowanie. Także naprawdę fajna maszynka. Można pudełka wyginać, wykręcając dolne lub górne segmenty. No i tutaj dalej mamy jeszcze prasę hydrauliczną wysięgnikową własnego też wykonania. 30-tonową. Pompa wolna, szybka. Także można sobie dostosować tutaj docisk do potrzeb. Też niedawno nabyta szlifierka. Taka stacjonarna. Na trzy kamienie. Też fajna maszyna do szlifowania tutaj większych detali, to jak duże noże tokarskie lub duże wiertła. Dwa kamienie 400, jeden kamień, tu jest mniejszy, chyba 200, dobrze pamiętam. Dwa silniki, jeden silnik główny do załączania tych dwóch kamieni dużych, jeden silnik do załączania tego mniejszego kamienia. Bardzo fajnie prasuje. Jestem z niej zadowolony. Też tutaj niedawny nabytek to jest szlifierka taśmowa. Taśma szerokości 750 mm. 2000 długa. Też tutaj ma możliwości pracy w pionie i w poziomie. Super maszyna. Dorobiłem do niej tylko stolik tutaj, żeby miała na czym stać, także i tu od góry osłonkę, żeby nie leciało na mnie ten syf, który jest szlifowany. Tu mamy park maszyn, mini park maszyn, to jak niektórzy wiedzą. Maszyny są niektóre nowe, niektóre starsze. Zacznijmy tu od początku, to są szlifierki. Z braku miejsca są wszystkie obsadzone prawie jedna na drugim. I tutaj mamy tarcze widiowe, tarcze do szlifowania zgrubnego, dokładnego. Tutaj mamy do widi na tej szlifierce, także dolnej. Także jest czym szlifować. Tu zestaw akcesorii do frezarki. Do wiertarko frezarki. To jedna z wiertarek, też ogólnie wymieniona na była kupowana jako używana, ale 5 lat stała nieużywana ogólnie w zakładzie, także stan jest bardzo dobry. Jest to model X6325A do średnich i lekkich robót. Bardzo fajna maszyna. Tutaj ma napędy na serwo motorach, także można sobie włączyć każdy napęd niezależnie. Regulacja na potencjometrze obrotu przesuwu stołu, tak samo drugi stół też ma to samo. No i tutaj też mamy akcesoria do tej drugiej frezarki. Jest to też nabytek kupiony w tym roku, na początku tego roku, model UWF-130 Servo. Fajna maszyna. Dwa niezależne wrzeciona poziome w kadłubie i tutaj pionowe w belce. Tak samo ma dwa niezależne silniki, także można sobie włączyć. Można sobie włączyć niezależny napęd jednego wrzeciona lub drugiego wrzeciona. Też fajna maszyna, na serwomechanizmie sterowane, wszystko też potencjometrem. Ogólnie jestem zadowolony. Z firmy Cormac kupiona. Tu sterowanie i
też ma dużo możliwości. Głowica skrętna w dwóch płaszczyznach, także też sobie można ustawić, jest skrętna w pionie, także po 45 stopni pod kątem można sobie tu ustawić też kąt pracy głowicy. Kolejna z maszyn to jest tokarka. Tokarka duża, prześwit wrzeciona 105 mm. Używana już będzie chyba 4 lata. Model C6251x1000. Fajna maszyna, super maszyna. Stabilna, silnik 8 kW, uchwyt 315 mm. Naprawdę bardzo miło się na niej pracuje do cięższych robót. Stożek w tulei konika piątka. Także jest naprawdę tutaj, można na niej fajnie się popracować. Cichutko chodzi, wszystko miło. Wszystkie maszyny oczywiście z odczytami cyfrowymi, także fajnie się robi na nich. Maszyny kupione jako nowa. No i tu mamy pilareczkę drugą taśmową. Mały, ten mniejszy model. Jest to model G5012WA. Też niedawno był filmik o niej nakręcony. Można zobaczyć na moim kanale, na innych filmikach. Też pilarka używana, przeszło 10 lat, spisuje się bezawaryjnie. Kolejną obrabiarką jest to wiertarka promieniowa Z3032. No z tą wiertarką troszeczkę miałem przeboje, bo troszeczkę drżał tutaj wrzeciennik przy wierceniu dużym wiertłem. Także tu rozebrałem. Kolumna jest wypełniona betonem ze zbrojeniem. Teraz się wszystko uspokoiło. Też. Fajna wiertarka. Cicho pracuje. Regulacja góra-dół. Kolejną tutaj obrabiarką to jest szlifierka. Szlifierka do narzędzi. Też fajna szlifiereczka. Też oszczędził małe wiertła, frezy i małe nożyki do tokarki. Ma regulację tutaj przez przesuw suportu w dwóch osiach. Wzdłużny i poprzeczny. Plus jeszcze tutaj ma kąt ustawienia przy tej głowicy do oszczenia na przykład wiertła lub freza. Można sobie ustawić, później blokujemy. Ma dwa napędy, jeden główny wrzeciona kamienia, drugi tutaj jeszcze ma taki pomocniczy napęd. Także można sobie dostosować do w zależności od narzędzia, które chcemy szlifować. No i tutaj kolejną obrabiarką to jest frezarka Jarocinka EWC25. Wcześniej służyła jako frezarka. Mam tutaj do niej oczywiście głowicę dłutującą, pionową. Nie dłutującą, tylko roboczą pionową. A teraz właśnie od jakiegoś czasu zamontowałem tutaj głowicę dłutującą. Zamontowałem odczyty cyfrowe w trzech osiach. Także teraz świetnie się spisuje tu właśnie przy dłutowaniu kanałków pod wpusty. Tu właśnie mam dwa stoły zamontowane, dwa stoły obrotowe. Na jednym jest uchwyt 250 mm trzyszczękowy, na drugim czteroszczękowy. Tutaj można montować uchwyty cylindryczne o równych wymiarach, a tutaj nietypowe wymiary, na przykład tak jak te przeciwwagi tutaj kształtu trójkątnego.
Fajna maszyna, skok 80 mm, do moich potrzeb spokojnie wystarcza. No i tutaj troszeczkę akcesorii do tej frezarki, także do innych. I tu też jeden z ostatnich nabytków, to jest tokarka 410x1000, też kupiona niedawno. Fajna maszyna z łożem żelibnym, z podstawą żelibną, nie drży nic, fajnie się pracuje na niej. Także naprawdę świetna maszyna. Wcześniej miałem 360x1000, to była tokarka stołowa, troszeczkę za delikatna do moich rzeczy. Ta jest sam raz, fajna maszyna, super się na niej robi. No i tutaj troszeczkę oprzyrządowania do tej tokarki. Także tak to się przedstawia wszystko. Takie to maszyny na razie doszły. Na razie nie planuję zakupu żadnych maszyn, bo jest ciasno w warsztacie ogólnie. Także aby teraz zdrowie dopisało, można pracować. Tutaj jeszcze remoncik przeprowadziłem. Ogólnie w pokoiku socjalnym też było malowanie, nowe mebelki. Także można sobie czasami posiedzieć, kawę wypić, czy porozmawiać. Dobra, to będę kończył. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na moje inne filmiki. No i cześć Wam.